Dobry wieczór, moje kochane dzieci. Zapraszam was do krainy bajek Ciadzia Bogusia w Görlitz. Dzisiaj opowiem wam historię małpki Tolci, którą napisała dla was Agnieszka Słomińska. Małpie figle Tolci. Była sobie Tolcia, małpka mała, która po drzewach ciągle skakała. Psoty i figle to jej ulubione zajęcie. Wejdzie, gdzie tylko się da, dosłownie wszędzie. Mama prosi, zejdź, Tolciu, bo nieszczęście się stanie. A ona dalej na złość robi mamie. Nagle huk, coś się dzieje. Małpka spadła z drzewa i biedna kuleje. Z płaczem do mamy przychodzi, lament podnosi, aż się zanosi. Mama z małpką Tolcią jedzie do doktora, bo nóżka bardzo chora. Lekarz Lew ogląda nóżkę, ściąga okulary i tak powiada. No cóż, złamana, gips zakładamy. Małpka przerażona szepce w ramionach mamy skulona. Przepraszam, mamusiu. Zalewa się łzami. Z morałem dla was, dzieci. Zawsze rodziców słuchamy. I z tym morałem w główce kładziemy się spać i śnimy o małej małpce Tolci. Dobranoc. Słodkich snów wam życzę. Dobranoc.